Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 z chłoposzkami. Jest ze mną mój pracownik Tanas. Cześć, witajcie. Jest też pracownik Arek, który dzisiaj wrócił po długim powrocie do pracy wreszcie, po wczasach. No, cześć, witam. Arek aktualnie jeszcze jest na gospodarstwie, szykuje tam Deutscha, ponieważ dziś akcja szanokosy, czyli Arikson bierze tam Deutscha, będzie miał ze zgrabiarką. Tanas ostatnio był na dyskotece wiejskiej, troszkę się tam kroków nauczył, jak sami widzieliście. Dobra, my bez zbędnego gadania zasiadamy Forsznita sobie przeprowadziłem. Do naszego Forsznita i ciśniemy. Troszeczkę mamy do cięcia łąki. Który przycisk? Jo, Tanas ogólnie, jedziesz już? Ty Tanas wyjechałeś? Ty byś jechał zaraz za mną. Jo, Tanas jedzie. Tanas ogarnia dzisiaj, jedź na maksa, wiesz? Tak, normalnie, here. Tanas dzisiaj pierwszy raz gra na padzie w ogóle. No, kamera, powiedz mi, jak ci się podoba taka gra? Dobrze, tylko oprócz tego, żeby lagów nie było, było lepiej. O kurwa, jaki lag. Wiesz, jakby ten, jakbyśmy we dwójkę, to jo, a u mnie wiecie, jak mój internet jest we trzech, dlatego też tak bardzo mało serii mam. Ja pierdolę. 2x2. Wow, znaczy 3x10. Czekaj, musimy tu ładnie obkosić. No, akcja została wybrana przez was w komentarzach. My tylko podsunęliśmy pomysł i widzę, że wam się spodobał. Zobaczymy, jak ten cały odcineczek będzie wyglądał. O Boże! Zastanów się dzieciory, kiedy no, będę pojeżdżał. Ty, łe. U was piłą ktoś, nie? Czy to tutaj tak wciął ktoś? Kurwa, kradnie drzewo. O Boże! Możesz już, jak tam Marek wszystko skończyłeś, no to możesz ten, ale nie wiem, czy ty nie będziesz musiał poczekać, bo zanim my tu objedziemy dookoła kilka razy, ja będę, to... ja se wolniutko, se radio odpalę, sobie dojechał. A, no to jest, nie, tam radia nie ma. Adam? Adam był, nie, Adam w tej, Adama tego w tej serii nie ma. Ale oni Tanas tam... zbieżności, nie mogą mnie rzuca, fuj. Ale ogólnie Tanas nie może ogarnąć sobie tego, jak to się nazywa? Pada, bo rozwyszedł z serwera przez przypadek. W ogóle ty masz tego najprostszego pada, jaki tam tylko jest możliwy? A. Ja też mam pada, jak u mnie deszcz pada. O kurwa, a mnie ściągło na bocie chłopaszki. Ogólnie tak, no jeszcze te odcinki, co tam wiecie, ostatnio nagrywałem tak sporo, bo nagrywaliśmy zadania chyba 6 odcinków pod rząd, bo miało nas nie być na weekend, no i nas nie było. Troszeczkę mi się to przedłużyło i jeszcze nie było mi w poniedziałek. Kurwa. Dokładnie taki sam komentarz sam ja miałem. Ale fajnie mi minął weekend, weselicho było udane. W poniedziałek okazało się, że jeszcze pojadę do pracy, bo tam akurat brat Majuma. Brat Karoliny i tata potrzebowali kogoś do pomocy. I godzinka tam wróciliśmy po poprawinach chyba o 9:00. Po 5:00 musieliśmy wstać, bo już wyjeżdżaliśmy. Także no wczoraj jak wyjechałem o 5:00 z domu, to wróciłem dopiero o godzinie 7:00 na wieczór. Ale fajnie, trochę się tam człowiek nauczył czegoś. Jak skręcać rury itp. Nie, to jest fajna sprawa. Kiedyś ogólnie jak z tatą jeszcze tak po wakacje 3-4 lata wstecz, no gdzieś koło tego, to ja z tatą po budowach chodziłem, to się tam coś tam pamiętało, jak tam się hydraulikę zakładało, coś tam się pomurowało. A się podpierdalało rury. O, rury. A ty Tanas pewnie... Do szafy wchodziło. Tanas, ty żeś w robocie jakiś był kiedyś na wakacjach? No, panu kiedyś las sadziłem. Żartujesz? O Boże. No serio. Taki typowy zawód drwal z tego, z farminga. Kurwa, nic za to nie dostałem. No to nie można nazwać robotą, tylko wykorzystaniem, ty. Jak skurwysyny. O Boże, serio, żeś ten? Gdzie ty żeś las sadził, u siebie? Nie, u jakiegoś chłopka, kurwa. Ale to co on brat, kurwa, sadził. Ja byłem wtedy jeszcze, kurwa, mały. Napierdalałem tam. No to po prostu, nie, to było, to się nazywało wykorzystanie, tylko że brat wziął swoją pensję. I tyle. Uj, przepił pewnie. No Boże. A ty Arikson gdzieś do roboty tak żeś na czarno robił, czy nie? Na czarno. Nie, na czarno Adam robi. Na czarno, to tyle co ja też wiem. Ale tak, no tak nie, tak bez śmiechów to tak. Nie, nie. Nigdzie jeszcze w robocie nie tam. Nie, no powiem wam tak, jeśli chodzi o takie sezonowe prace, nie, no bo to wiadomo, no to tak, a to się gdzieś tam pamiętam i tak. Na truskawkach to ze 2 lata pod rząd byłem. Siłem trawę. Ale co tak wiesz, robotniczo? Bo wiesz, nie, nie pytam o ogródek, nie, bo to wiadomo, to tam do obowiązków naszych należy, czy tam coś, ale... Żeby mi płacili za to, żebym kurwa ogródko wykosił, tam był szczęśliwy. O Boże, że gdzieś kosił tą trawę? No, ale takie typiary, kurwa, płaciła mi za to. Później się kurwisko nauczyła kosić, kurwa, i nie kosiłem. O Boże!
Tak, ty i tak typowo podjebała ci robotę, można powiedzieć. Dobra, panny już mogę chyba zbierać, to nie? Możesz na chyba widle. Zbierać, tak mi się wydaje. Tylko powolutku sobie jeździ, nie? Bo tynga, trawa, wyjść tam ładnie. Tylko równiutko pozgrać, żeby później się czkarnią, bo ogólnie plan jest taki. Lagów nie, to by się zajebiście grało, bro. No wiesz, no od czasu do czasu, no te dwa odcinki przynajmniej, no musimy sobie jakoś poradzić, a później nie wiem, czy raz będę z Arkiem grał, raz z Thanasem, żeby to, wiecie, wyglądało jakoś, czy po prostu... A ile wziąłeś tego uploadu tam? 1000 czy ile? Jo, na 1000. Bo to, nie, bo wiesz, na 1000 biorę, bo później ja zwiększam do 3 graczy, bo mogę, nie? I jest okej. Okay. Znaczy, to, wiesz co, poczekaj, jeszcze mam jedno pytanko, Arek, ty masz lagi mocne? Nie. Nie? No to może być, wiesz, ta na z racji tego, czy... że masz ten internet. Ja też nie mam mocnych, tylko niekiedy, nie? No niekiedy właśnie. No to jest moja wina, to przyjmuję na klatę, to jest moja taka wina. Ja czego nie mam, bo ja mam kurwa 60 pingu. No, 50, także... 40. No ja nie, mam 60 FPS. Ja mam te spadki mojego internetu, sami wiecie dobrze, ja przez ostatnio. Po 1000 niedługo. Ostatnio jak my nagrywali z Arkiem singla, to już była porażka, bo chyba z 6 razy nas wywaliło. Ale daliśmy jakoś radę, także no mówię, mój internet jest czasami spoko, tylko że ma coś takiego, że co paręnaście minut potrafi go rozłączyć do zera i wiecie, od nowa wraca, nie wiem czy to jest spowodowane nawet. Fala mi ucieka, uwaga. Fala mi ucieka. O kurde, ale tu drzewo kradło. No to dobra, powracając do tego, co mówiliśmy, do tych prac sezonowych, to mówię, truskawki, wiśnie, no to jeszcze jak pamiętam, ale to jak byłem młodszy, to tam się jeździło na truskawki, na wiśnie, żeby sobie dorobić. Z tatą po budowach, to też jeszcze pamiętam. Właśnie, truskawki. Kurwa, pamiętam jak się butelki sprzedawało, kurwa. Ty, ale to nie jest sezonowa robota, to jest całosezonowa. Akurat w wakacje, kurwa. Najwięcej to było, kurwa, ile butelek się sprzedawało. A jest sezon, jest. Kurwa, wszystkiego. Win spiw, kurwa. A to co, ty żeś się to i tak można było powiedzieć testował, czy chodziłeś po śmietnikach i zbierałeś? Ta nas puszki zbierał. Dam, nie, puszki to powiem wam, że jak my teraz MF-a wyciągaliśmy ten garaż, nie? To chyba ze dwa worki znalazłem, także jak kiedy się będzie jechać, to można to zabrać. Adamowi na human. No także no Jezu, no się dzieje w te wakacje. To ile żeś tam Thanos zebrał, żeś tego sprzedał? Na wakacje ci starczyło na taneryfy, czy co? Normalnie, kurwa. Ryfy. O kurczę. Tafa. To widzę, że tam ładnie się bawi. Ej, ty Alek, zwijasz, bo nie widzę. A jo, to tam to jest twój pokos. Tak mi się wydaje. Tam pokos jest biuro. Kurwa. Gdzie ty jesteś, Thanasisko? Przed Arkiem. A, znaczy, z Arkiem. Ogólnie się zmienimy pokosówkami, bo jak widzicie, no u nas na PGR-ze to tą troszeczkę nowe zmieniło. Czekaj, ta falę tracę falę. Kurwa. Hamulce chujowe takie. Też miałeś Thanaslaga? Jak skurwy syn. Ja też, nie? Ale dobra, powoli wraca fala. Nie go do góry, Harry. Ej, a ogólnie, bo czekaj, bo to się tam... A Rickson, a ty żeś gdzieś tam dorabiał? Tak na lewo? Na prawo? Nie. W kościele. Wzdłuż polu truskawkach troszeczkę, ale... No, a Rickson to widzimy taki tryb jeszcze portfela mamy. Nie, o Boże, to... teraz mamy, o ja pierdolę. Co do jebo. Ja pierdolę. No ty no, za hajs, bawim się za hajs stary i tyle, nie? Bawię za hajs stary. Nie, no to wiecie, to do jakiegoś roku... Ale nie, no u nas jest, powiem ci, sporo tych działek, nie? No. Czyli wiesz, grabienie i tak dalej, nie? A, koszenie, to co, no, trawy. Grabienie to na jesień. No, widłami. Trawa to wiesz. Ale zawsze to ty, jakieś za dużo, co to pójdziesz tą trawę skosisz i koniec. Drzewo, ale kurwa masz coś. No, a tak drzewo z jabłkami jest. Ze śliwkami jest, opierdoli sobie możesz w robocie, w przerwie. Wprawdzie jo, ale no wiesz, no na wisie jak na truskawkach jesteś, to też możesz do bólu. Zależy tam ile mniej zerwiesz wtedy, nie? Ja pamiętam, tam no, 2 lata na pewno byłem na truskawkach i 2 lata byłem na pewno na wiście. Więcej nie haba, pamiętam. Haba. O kurwa, stój, ja mam na jedna banana. Olek, no? Przyznaj się, że nie byłeś na weselu, tylko na koncercie Popka. Nie byłem na koncercie Popka, gdyby może był, zresztą i tak to nie zgrało, wiesz, nie grało to tymi samymi dniami, bo koncert Popka był w sobotę, a ja wesele miałem, o Jezu, koncert Popka był w piątek, ja miałem w sobotę wesele dopiero, także mi to i tak nie grało. Nie chciałem jechać z racji tego, że tak, 25 zł za bilet, i dobra, jeśli był jeszcze ten Popek, Garrison, Alibaba, cały zespół, to bym może się skusił, tak? Ale z racji tego, że był sam Popek, to już wiedziałem, że będzie lipa. I do tego, no mówię, 25 zł, ja pierdolę, tym bardziej, że jak byli piękni i młodzi, czy tam wiecie, ktoś bardziej znany, to były bilety normalnie po dychu i w ogóle, także to jest zdzierstwo pieniędzy, a już byłem na takiej imprezie raz, jak kosztowała 35 zł chyba bilet. Było kilka DJ, wiecie, nie było typowo koncert normalny, nie? Tam muzyka, disco polo czy coś,
tylko kurwa house itp, takie wiecie, klimaty inne. Da, no, co tam jeszcze house. Było, kurwa, ten, niech... EDM. To wiecie, hardkorowe takie piosenki, także no, nie ubawiłem się wtedy, pamiętam, po połowie imprezy się zwinąłem i jakoś się mówię, te droższe imprezy nigdy nie idą w grze z tym, że się człowiek dobrze ubawi, dlatego też myślałem, że i tutaj będzie lipa, no ale mówię, największą rolę to odegrało to, że był Popek sam, no a samemu, a Bolek tym bardziej, że mam wszystkie piosenki Bolek śpiewane. Tam chodzi, łe, Bolek, Boże, Bolek tam woli sobie do remizy na jakieś te chodzić. Nie, powiem ci, u nas remizę mam niedaleko, to u nas w tej remizie to było może przez rok się tak utrzymało, jakiś tam ktoś przyjeżdżał bliżej jeszcze tam, ale wiesz, u nas to tak zapyziało. U nas to głównie nad jeziorami, nad tymi ośrodkami wypoczynkowymi. Nie no, ogólnie miejsc do imprezowania mam sporo, bo ta patelnia no to jedna z największych, no największa plaza na Mazowszu, jedna z większych w Polsce, także no jest... Jest gdzie jeździ na imprezy, pełno klubów mam w... A tak. u nas jest garnek, wiesz? O kurwa. Czemu tak? Garnek. Nie no, żartuję. Bo przychodzi z garkiem i się bawisz tam, czy co tam, nie wiem, garkiem przez to może dostać? Stajesz pod ścianą, rzucasz garnek i mówisz daj ta pin... O Boże. Daj ta 5 złotych. No to nie żartuję. A u Tanas u ciebie co, kubek? Kurwa. U niego Biedronka. Widły. Herbetki. U niego w Biedronce rozkińcają imprezy, jak promocje wchodzą. Normalnie, niskie ceny. Niskie ceny. Ja widziałem Biedronce GoPro kiedyś. No to ja jej mam właśnie. Ale zawinąłem regala, ja to GoPro, które mam, to mam z Biedronki. Ja nie zapomnę, jak ja wtedy kurwa zobaczyłem GoPro i to była taka cenowo, no stówę była tańsza. I mówię, jadę po to, pojechałem 15 minut przed wejściem, normalnie wiecie, od razu pierwszy parowałem, patrzę na GoPro, mówię, o kurde, dobrze, pojechałem. Okazało, bo mamy dwie Biedronki w mieście. U nas w tej jednej Biedronce była jeden egzemplarz tylko. W drugiej Biedronce były dwa. Przez półtora miesiąca w tej drugiej Biedronce nie szedł żaden egzemplarz GoPro i stanili ją jeszcze o stówę. Także beka jak chuj, no bo u nas w mieście no, nikt tego nie chciał kupować, bo na co to komu, a do czego? Może tam w mieście znam dwie osoby, które się, wiecie, zajmują, nagrywają, ale to już tam mają coś, no bo jeden tam ma paralotnie, ma, wiecie, taki, no, hajsownik jest, to ma paralotnie, takie różne rzeczy, to wiecie, no, z tego sobie nagrywa, to jeszcze, i ja tak, to nikt od czasu do czasu kogoś tam na motorku idzie zobaczyć z GoPro, ale to tak raczej chyba przejazdowo tylko. Adam. I tak to nikt u nas w mieście więcej, to Adam, nikt się kurwa. Takim czymś nie zajmuje. Adam, o kurwa, to chciałem to zobaczyć. Ty Adam, 4 GoPro, Adam, na skuterze. Adam na pasek klinowy w maluchu zakłada ten, GoPro i kręci. Cały silnik może zobaczyć. Zmieniamy się herę? Jo, dobrze to mówisz, gdzie ty jesteś? Drogo, nie wiem, czy w maluchu jest pasek klinowy, tam chyba na łańcuchy jeszcze jest. Czekaj, ja idę zobaczyć, gdzie ta nasa. Tu jest. Od roweru. Zapierdalam. O Boże, Arek, coś tak wolno. Lagi! Dobra. Znaczy był lag. Ogólnie tak, fajnie to wygląda, bo jest taki starszy model, także fajnie i ze środeczka możemy sobie pooglądać, jak się kosi. Ale kurwa, laska, patrzyłaś na nim? Jo, ja też wiem tak co chwilę, ale to wiesz, tak za dużo nie wolno patrzeć. Gdzie? Bo... Tanas, gdzie? U nas na tym. Kurwa, tutaj w ścinarce. O, dobrze, poczekałeś. Przerwa. Przerwa. Przerwa, kurwa. Idę fapnąć, co? Tanas, gdzie to jest? No u nas gdzie jest? W tej pokosówce drugi, widzisz? Chodź, Arek, pokażę ci, chodź. Gdzie? Chodź, wujek ci pokaże. Wujek ci pokaże. I kurwa, tam patrz. Do środka, kurwa, do kabiny. Ale może poczekajcie, bo może nikt u mnie tego nie zauważył. Znaczy ludzie jesteście bardzo, kurwa, jakby to można powiedzieć, dokładnie to. Niektórzy oglądają te odcinki. I... Arek, zostaw tą rękę już, kurwa, starczyć. O, dokładnie oglądają odcinki i udaje wam się zobaczyć do takie mega elementy, których my często mamy wyhaczyć, albo wiecie. Myślimy, że nie uda wam się. Wciągnie. Także myślę, że pewnie ktoś już zauważył wcześniej to, co miałem na tej klapce, co od słońca takiej przeciwsłonecznej. A jak nie, to zaraz tam jak zakończymy robotę, to wam pokażę jeszcze tak na zakończenie odcinka. Hamulcy nie ma, to jeszcze gorsze od tamtego jest. Nie ma, tylko że to pcha. Ma większy header i to idzie, widzisz. Cześć, bo lagam. Lagam, miałem. Dobra, ja tu poczekam na ciebie, żebyś nie za bardzo wjechał. I ogólnie tak, no polska wieś miała być bardzo sprawnie dzisiaj, miała nam pójść. Niestety Brączek załapał się do roboty w Mokrzynie, jak widzieliście. Jak nie, to zapraszam do niego na vlogi z Mokrzyna. Tam GoPro na głowie teraz będzie często się pojawiać. Dzisiaj pojechali sobie kosić soję chyba, czy coś w podobie, taką dziwną uprawę. Więc Brączek mówi, jak z jedną przyczepę z tam chyba 30 hektarów uzbiera, to będzie coś. Także dzisiaj tam za dużo roboty nie będą mieli, no ale jednak dzień mu zejdzie i jedynie wieczorem dopiero weźmiemy się za polską wieś. Na polskiej wsi będzie niespodzianka związana z nowym kombajnem.
Jeżeli Arek dzisiaj zdąży wrzucić ten odcinek? Tak, raczej. Ogólnie, tak jak ja zapomniałem powiedzieć, link w opisie i w komentarzach do nowego kanału Ariksona. Arek założył sobie kanał Farminga, mało 800 łapek pod pierwszym odcinkiem jest. Także no nagrywać ma. No. Tam widzę dużo komentarzy, także zapraszam na nowy kanał do Ariksona, wreszcie powstał. I mam nadzieję, że dzisiaj kolejny odcineczek, tam będzie kombajn, który właśnie będzie u mnie na serii wymieniony za tego bizona, który nam tak strasznie tnie. Mam nadzieję, że to podkreślam, że to nie było na czeskiej. Podkreślam, że nie nagrywałem tego na czeskiej. Tak, bo jeszcze ktoś jak nie oglądał, to zapraszam na pierwszy odcinek czeskiej. A drugi właśnie odcinek będzie już. Na jakiej mapie właśnie robisz ten drugi? Z czego żeś nagrał? Zmieńmy temat. Czemu? Zmieńmy temat. Jest taka mapa z końcówką V2, bardzo fajna. Nieważne. Bullshit V2? To kwina, ale tak. Dobrze, że kurde, ja tam się cieszę. Nie, bo mi się ta mapa na singla bardzo podoba. Gram sobie na gospie Brączka, także konkurencji ci robił nie będę. A bo ty wziąłeś tą naszą? Tak. A, no to kwin, nie, to pasuje, przecież wy macie tą swoją na swojej serii, a ten... Właśnie, kiedy ta wasza seria, chłopie? A nie, bo Adumiec teraz ostatnio zapił i... Jo, Adam w ogóle co tak, zapił, bo wiecie... Weźcie, tak, ja wam powiem jak to było. Adam, Olek, zrób piątek, to, nie? Zrobisz tam to? W piątek ja Adam mówi... No mów teraz. Adam w piątek mówi, że będzie miał w sobotę kawalerski. Piwa party. No. I wiecie, mówi, że zapije, a w niedzielę będzie odpoczywał. Wyszło tak, że w sobotę zapił, a odpoczywał w niedzielę i w poniedziałek. W poniedziałek do tego stopnia, że wziął sobie wolne z roboty i leżał, kurde, do południa. I bekał, nie? O Boże. Nagrał coś dla was sprawdzanie map? A, nagrał właśnie coś, ja muszę zobaczyć w jakim stanie to nagrywał. Dobra, my jeszcze 17 minut będziemy taki... się dalej. No. Olek, to było coś takiego. Siemaneczko, z tej strony Mister na 15. Jo, serio? Nie, w ogóle mi robisz. No, jak sobie porównałem, żartuję, ale trochę miał ochrypły głos. Ej, ale ładnie ogólnie uważaj. Dobra, jedzie. Ale ładnie ogólnie usią. Jest chwil, będzie dobrze się to zbierało nam później. Chodź, teraz lecimy tu z nowym kawałkiem. Sianokosy 2016, remix by Ariksson i ta nasówka Saska Kempa. Tu nie bija się nosem, bo... Ej, ogólnie bekę miałem, nie na weselu, było, nie wiem, co to było, whisky czy coś takiego, taka butelka była i Saska pisała na niej. A ja kiedyś jak byłem na weselu, to stała tam taka butelka z napisem Stara Kurwica. Żartujesz. Kurwa, co no to naprawdę. Było? Wódka czy co? Borek Hedres zbije. Wino chyba jakieś, albo wódka. Albo bimber jak, nie wiem. Uważaj tak opowiedz. Coś alkoholowego na pewno. Pszczoły są ogólnie beka, bo na tym weselu, no wiecie, bez wejskiego stołu nie mogło się obejść, na wiejski stół, no to zawsze bimber. I tak raz się skusiliśmy i poszliśmy, bo ogólnie pierwsze takie wesele się trafiło, gdzie mało kto poszedł do wiejskiego stołu, nie? I tak wiecie... Szwedzkiego, Boże, wiejskiego. Nie, no, u nas się mówi wiejski i szwedzki, to różnie, wiejski. Jak ktoś tam, wiesz, różnie tam na to wołają. Poszliśmy się przejść, no i spróbować tego bimbru, nie? Kurwa, powiem wam, że... To nie, kurwa, bimber taki jak normalnie, że czasami tam piję jakieś, kurwa, siki. Aladyn. No to, co było... 80 kuca jak nic. Człowieku, balkonik od razu do przodu poleciał. Śle, czułeś, nie, jak rurę pali, żołądek to już od razu, nie, ale jeden kieliszek, koniec. Ale no oczywiście, no, kiełbaska, chleb ze smalcem, wszystko, no i picabello, no, bez tego to by się nie obyło, powiem wam. Nie, ale naprawdę, fajne wesele, człowiek się ubawił. Dawno się nie było, przecież kurna, kiedy ja miałem ostatnie wesele, ze 2-3 lata temu. No, jak nic. I mówię, no, mieliśmy ja w październiku teraz będę miał. Wesele, o Jezu, wesele, chciałem powiedzieć. Mieliśmy z Adamem wesele, tak. Mieliśmy z Adamem w niedzielę już takie nagrywanie, ogarnęliśmy wszystko ładnie, pięknie, nie, kurde, Adam, tam wiecie, wieczorem się widzimy i wszystko. No i nie widzieliśmy się na nim w niedzielę, w poniedziałek, także no troszeczkę nam to zeszło. Ale, to samo, Adam mówi w niedzielę wieczorem będziemy nagrywać klasy. Ja tak czekam na niego do 11, nie ma, kurwa. Rano piszę do niego, wbijesz ty czy nie? A on nie wiem jak żyć. Nie jak żyć, o nie wiem co mam zrobić ze sobą. Nie wiem jak żyć. Także no ale nie, przydało nam się trochę odpoczynku, tak można powiedzieć, ale odpoczynku wprawdzie ja nie wypocząłem, bo naprawdę no wesele troszeczkę człowiek zmęczony, dużo się nie pospało, zaraz poprawiny na drugi dzień właśnie do tej pracy. Także no wczoraj wróciłem bardzo wcześnie, nawet komputera nie odpalałem, bo nie miałem siły. Położyłem się o godzinie 10:30, chyba już spałem, dlatego dzisiaj pospałem do 10:00, mówię wstaję. Ogarnąłem chłopaków od razu do nagrywania. I polecieliśmy, także no mówię, no na razie Brączka nie będzie pewnie przez kilka dni do końca wakacji, no bo jak ma tą robotę w Mokrzynie, to na pewno będzie chciał sobie tam popracować, tym bardziej, że nagrywa
vlogi, no to, to można mu to wybaczyć. Ale dzisiaj Polska, oj tu ty, ta nas gdzie jesteś daleko? Uważaj, no. Bo tu ciężko się docina, bo jest taka górka. Dobra. I trzeba mu to wybaczyć, ale... O mój Jezu. Na kurwa, nie na wodę. Tak, nie na wodę, nie... Śmiałem się za duma, zaraz będzie sam napierdolony ekspak. I ogólnie ten, musimy wybaczyć to Broczkowi, ale dzisiaj, jeżeli Brączek będzie miał tylko siłę i na pewno będzie wieczorem, to nagramy sobie polską wieś, żeby ta seria nam nie stała. Jeżeli wróci Adam dziś wieczór, to i dziś wieczór prawdopodobnie, jeśli tylko będzie czas i wszystko, i kamerka wytrzyma, to poleci na pewno Borusiowo do mnie, bo... Ale mnie tu wybiło, nie? Poczekaj, ja spróbuję to jakoś dociąć. To poleci na pewno nasze Borusiowo, bo Adam miał już na jedno nagrane do przodu, czekaj. O, i nie wejdzie. Ty, zawiesiłem ja się. Poczekaj, ja opuszczę. Daj kamienia! Strój, przejechać, tylko powoli, bo tu jest górka. O, ja pierdolę. Kurwa, nader się skarga. Kurwa, laga mam. Poczekaj! Łe. Nie przebiłem ci koła? No, jedź w przodu. Nie, dobrze. Jedź w przodu, bo jedź chcę zobaczyć. Ty, kurwa, nie. O, kurwa, dobra, ale jadę. Nie lagować. O, ja rób, przejadę przez rób. Co? Boże, kto tu drzewo kradnie? Idę wyjść, kurwa. Co? Pójdziesz stąd, czy nie? Puść to, kurwa, ej, wiecie co? Można by było tu kiedyś akcję... Oddawaj moje szaszki za zeszły rok, kurwy synu. A gdzie pieniądze są zaraz? Jest! Ta na startach jest, chodź, pierdolam. To mu, kurwa, brać, brać się za robotę, chodź, bo... Ta na, ta, ty. Chodź tu. To mu dał takie pozwolenie, kurwa. No. Musi być o, tu jest, zobacz, plakat. Graffiti na malowali. Co to za znak, kurwa, co to za znak? Chodź tutaj, ta nas, chodź tu. Co tu pisze? No, Takonin? Ci dam Takonin zaraz. O, koniec ta kolina. Więc spokojnie, do nagrywania. Cię Adam. Prosiłbym o pracę, bo wam potrącę te 2 złote. No. Na piwo ci, Arek na piwo nie dostaniesz. Znowu się Halina wkurwi, że do domu nic nie przyniosłeś. Ale zaraz straty będziesz miał, rozumiesz? To nie mój, to Chyńka jest. A. Mój to tam to jest od razu pod, mówi. Pod sklepem. Już bym go spalił wtedy. Kurwa, mi ta lampka świeci, nie widzę... W kabinie, bo mi się tak na monitorze odbija wszystko, ale jakoś chyba tu dobrze jadę, chyba jest kwit nawet, więc z nagrywaniem sobie wrócimy, no myślę, że już od razu, bo tylko na jeden dzień przerwy, dobrze miałem ponagrywane wszystko, na niedzielę poudostępniałem jakieś vlogi, no na razie nie mam pomysłu, jakiś jeden vlog mam tam jeszcze nagrany, także no najwyżej poleci, tylko oczami rolnika mam nagrany z podorywki u Marcela. A jak nie ma, to na pewno będę nagrywał jakieś teraz vlogi z Kiszonki, bo już nam u nas w okolicy, więc muszę też się przejechać kiedy na nagrywanie. A jeśli chodzi o serię, no jestem siny, jak wam się spodobały ostatnie odcinki ze wszystkiego. To jest kwit. Czeska będzie prawdopodobnie no, w następnym tygodniu, no bo jak sami wiecie, wjazd na pokoje. A, dobra. To ja pokontynuuję za Tanasa, jak sami widzicie, przerwał. Tanasa jest na kanale z racji tego internetu, wyczerpał limit, tak jak się okazało. Wyczerpał limit, no bo jednak pobrać przez noc 30 giga GTA, no to troszeczkę zabrało. No i niestety cały miesiąc musiał teraz pobierać codziennie po 1,5 giga GTA tylko. O kurwa, czekajcie, bo ja się pogubiłem na tym polu aż, nie? A nie, dobrze jadę. Tylko... Wyszła herę. O Boże. Co tam mamusia chciała? Chuj. I tak dlatego dzisiaj bez kamerki... Dziękuję. Bez kamerki Tanasa z racji tego, że ostatnią kamerkę Tanas przesyłał mi 45 minut, a chcę ten odcinek po prostu dzisiaj wrzucić i zacząć nagrywać kolejne. Dlatego też tak mówię, bez kamerki polecimy sobie dzisiaj tylko moja kamerka. Ale za to chwilę dłuższy odcinek. Wiesz co Tanas? Mi to się wydaje, no. Że u ciebie... A nie, to u ciebie... Nie no, musimy to ściąć, kurna. Ty kiedy będziesz chciał nagrać dopiero odcinek? Nie, może jutro. Może jutro, jakbyśmy nagrywali jutro to spoko, bo... Bo tu byśmy tą łąkę, wiesz co, to wiem co byśmy to zrobili. Tu u ciebie byśmy skończyli to kosić, ale jakby skończył zwijać i u ciebie byśmy zaczęli wozić. Żeby to fajnie wyglądało, a u mnie będziemy wtedy kończyć wozić i wtedy będzie spoko. Także zapraszam już do Tanasa, może się jutro uda, nie obiecuję, bo to wiecie jak to jest ciężko z wrzucaniem, skoro kamerka ważyła tam 50 mega, wrzucałem chyba ze 3 razy. Będę robił tak jak u nas koleś, jak prasował nam w zeszłym roku. Uwaga! Kurwa, co ta pierdala tam? A czemu, co robił? Gdzie on robi, co prasował? Gdzie? A ja cię nie widzę, ty, Andrzej. On tam robi. Nie, przejechałem przez rów przejechałem. O Boże! A to ty, to u nas tak często spotykamy. Pamiętacie u Brączka ten odcinek taki, co ten... Co tam się wrąbał tą sipną?
Znaczy tam, to tam nie było specjalnie, nie? Bo tam mają taką ciężką sytuację z tym, że mają 5 łąk i każda ma po 0,5 hektara i każda jest przedzielona rowem, bo tam jest taki dołek straszny i z góry spływa woda i wiecie, żeby to się nie pozarywały tam. Ale to wtedy też pamiętam przez rów. Gdzie u mnie ktoś kiedyś jeszcze, jak miałem u siebie te pola tutaj, od kiedyś miałem łąkę, one są teraz przeorane. Tu był wykopany rów i tak kiedyś z przyzwyczajenia u nas jeden, co roku jak nam prasował, to też tak ten rów nie był głęboki, ale się zawiesił. Ale to chwila, moment, wycofał i u nas przyjechał, był Ursus 5714 z Sigmą właśnie. U nas tam teraz. Zara z napędem także. Zara ty, podrywki, co ja mówię, podrywki porobione, zara orka na zimę. No który my już, a jeszcze pierwszego nie mamy, pierwszego nie mamy, zaraz koło 10, 15 mam pokazy kuboty u mnie, znaczy no pokazy, mam ładę tą na testach kubotę i później ja wpadam, dalej będę kontynuował orki, podsiewy, siewy i później orki na zimę, także no roboty już niebawem znowu się troszeczkę zacznie. Przyjdzie zima i roboty nie ma, he. No jak przyjdzie zima, to właśnie skupimy się bardziej na nagrywaniu. Wy do szkoły, chłoposzki. Na nauce się bardziej skupicie. Ty gdzie jest Thanos w ogóle? Nie jadę. Nie wiem gdzie ty, w której ty stronie jeździsz, powiem ci. Daleko. Ja tu kurde będę chciał... Pierdol szkołę, nagrywaj odcinki. No ja na razie zobaczymy, trzeba iść ten staż odrobić. Także no ciekawe jak to u mnie teraz będzie niedługo z odcinkami, jak to się wakacje skończą. No ale mam nadzieję, że zrobić? No staż trzeba odrobić przecież, nie? Pół roku jest. Po ukończeniu szkoły, bo jak ja dalej na razie nie mam zamiaru iść nigdzie na studia, bo nie chce mi się, bo no, mam dosyć nauki, już te 4 lata, które tu chodziłem, ostatni rok w tej szkole to już był dla mnie jakaś patola, nie chciało mi się, chciałem to jak najszybciej skończyć i ciekawe jak matura mi poszła, ja pierdzie fajnie jakbym to zdał za drugim razem, praktycznie nie, za pierwszym, no bo poprawka to za pierwszym, kurwa znowu podniosłem. Łokieć, pięta, chemia, biologia, szkoła to jest patologia. Dobre, także no, jak widzimy temat przedni na rozpoczęciu roku już mamy. Coś czuję, że dużo ludzi teraz jak pójdziecie do szkoły będzie miało jakieś tam plecaki, nereczki i właśnie z łokieć pięta, nie? Jakieś koszuleczki. No. Szkoda, że nie chodzę do szkoły, bo powiem wam, że nerkę na pewno bym wziął. Nie wiem, czy plecak też, żeby mi się to nie zewało, ale nereczka by na pewno poszła. Ty to taki doktor Edgar jesteś. Da radę przyłóż. Dobra, także co my mamy? 20, co? O kurwa, się rozpędziłem, 27 minut, także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, kto to będzie wrzucał, tego ja nie wiem. Jeszcze raz, oglądajcie, komentujcie, subujcie, nie umiem tej regułki, jak Adam, zapraszam do chłopaków na kanały, na odcinki. Na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć!